Od zarania dziejów, od kiedy tylko istniały lasy, w lasach żyły pszczoły. Pszczoły dzikie to są rasy, które są zaadaptowane, przystosowane do życia w lesie. Dopiero w XVIII wieku zaczęto wyciągać pszczoły z lasu. Bratnictwo to jest odwieczna hodowla pszczół w drzewach w postaci barci albo w kłodach barnych zawieszonych na drzewie. Poza Polską, w Europie, nie ma tradycji bartniczych. Pszczoła jest postrzegana wyłącznie jako producent miodu. Projekt Tradycyjne Bartnictwo Ratunkiem Dzikich Pszczół w Lasach miał z jednej strony poprawić warunki bytowania tych pszczół i rozwój tych pszczół, ale miał również cel uświadomienie ludzi, jak bardzo ważna jest pszczoła dla naszego życia. Pszczoły leśne produkują miód dla siebie, a nie dla człowieka, pełniąc przy okazji ogromną rolę przy zapylaniu wielu, wielu gatunków roślin. Bez zapylania nie mamy owoców, nie mamy warzyw, nie ma życia. Mówiąc o roli pszczół w środowisku, wszyscy cytują Einsteina, że jeżeli zginie ostatnia pszczoła, to po 2 latach zginie też człowiek. Chcąc przywrócić tradycję bartna, szukaliśmy różnych źródeł finansowania. I okazało się, że fundusze norweskie umożliwiły nam zdobycie środków finansowych na uruchomienie wielu działań edukacyjnych. Gdyby nie ta pomoc, nadal się nic nie byłoby stać na przeprowadzenie takiego projektu. W ramach projektu bartnego powstały 3 ścieżki edukacyjne i 1 punkt informacyjny w 4 nadleśnictwach. W Puszczy Piskiej, w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Augustowskiej i w Puszczy Knyszyńskiej. Dodatkowo w każdym z tych nadleśnictw został uruchomiony kiosk multimedialny. Powstały różne stowarzyszenia i bractwa bartne, które zajmują się tymi pszczołami, zajmują się przygotowaniem kłód bartnych i barci i prosperują całkiem dobrze. Powinno się ocalić to czystą genetycznie pszczołę środkowoeuropejską, która tutaj od tysięcy lat żyła. Sądzę, że po realizacji projektu powstało już takie grono ludzi, którym na tym po prostu zależy. Bartnictwo jest jedyną drogą powrotu pszczół do lasu. Tutaj pszczoły się rządzą swoimi prawami i robią co chcą. Arturówek to jest przepiękny zielony obszar, którego centrum położone są 3 zbiorniki na źródłowym odcinku rzeki Bzury, które stanowią jak gdyby serce tutaj dla rekreacji. Te zbiorniki są, można powiedzieć, kultowe dla Łodzi. Miasta postindustrialnego, w którym obszary zielone z wodą są szczególnie cenne. Właściwie jest to najbardziej atrakcyjne miejsce w całym obszarze tej aglomeracji łódzkiej. Pomysł rekultywacji narodził się na skutek problemów z jakością wody. Obserwowaliśmy już od 10 lat duży problem z zakwitem sinicowym w tym zbiorniku, a co za tym idzie, w okresie lata okazało się, że zbiornik jest wyłączony z użytkowania rekreacyjnego. Początkowo próbowano rekultywować te zbiorniki, spuszczając wody i zbierając osady, ale te działania nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Zbiorniki dalej kwitły. Podejście ekohydrologiczne stanowiło pewien przełom. Nasze działania polegały przede wszystkim na zatrzymaniu zanieczyszczeń przed dostaniem się tych zanieczyszczeń do zbiornika. Czyli na dopływie Bzury do pierwszego ze zbiorników w Arturówku zostały zainstalowane specjalne systemy doczyszczające wodę. Inicjatorem pomysłu był Uniwersytet Łódzki, natomiast nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego. Tutaj z jednej strony Komisji Europejskiej i jej instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czystsza woda jest bardziej atrakcyjna dla użytkownika. Można sobie usiąść, zrobić grilla, można popływać, można pójść sobie wypożyczyć różne rzeczy typu rowerki wodne, kajaki. Myślę, że nikt tutaj nie będzie się nudził. Zadbaliśmy też o to, żeby było odpowiednio duże zróżnicowanie też gatunków ryb karpiowatych. Dodatkowo stworzenie pewnych obszarów zieleni sprawiło, że pojawiły się też ptaki wodne, których tutaj w Arturówku w ogóle wcześniej nie było, jak chociażby łyski. Rekultywacja zbiorników zaporowych w Arturówku była możliwa tylko dzięki projektowi LIFE.